Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski. Dzisiaj jest 21 lipca 2023 roku. Zapraszam na 191. farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Kontrowersje wokół uszczelniania apteki dla aptekarza. Nowelizacja ustawy refundacyjnej uchwalona przez Sejm. Polska pozwana za całkowity zakaz reklamy aptek. W których aptekach obowiązkowa będzie przymierzalnia? Zasady prawidłowej pierwszej pomocy po oparzeniu. O konieczności uszczelnienia apteki dla aptekarza mówiło się już od wielu miesięcy. Zarówno Samorząd Zawodu Farmaceuty, jak i Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek wskazywały, że uchwalone w 2017 roku przepisy są obchodzone przez niektóre sieci aptek. A obchodzenie to polegało na tym, że spółki, które na mocy nowego prawa nie mogą już uzyskać zezwolenia na nową aptekę, po prostu kupowały lub przejmowały spółki, które już apteki miały. Tym sposobem te spółki, te sieci aptek zwiększały swoje udziały w rynku, tym samym działając wbrew założeniom apteki dla aptekarza. Po miesiącach obietnic polityków w końcu pojawiła się zmiana przepisów uszczelniająca aptekę dla aptekarza i z miejsca wzbudziła kontrowersje. Bardziej niż jej treść, emocje wzbudził sposób jej wprowadzenia, a stało się to w zaledwie 3 dni na drodze tzw. wrzutki poselskiej. Miało to miejsce na połączonym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Komisji Gospodarki i Rozwoju, które pracowały nad ustawą o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. 11 lipca poprawkę do ustawy zgłosił poseł Adam Gawęda. Poparł ją minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który co ważne jako poseł był autorem pierwotnej apteki dla aptekarza uchwalonej w 2017 roku. 3 dni później, 13 lipca, ustawa została przyjęta przez Sejm. Zmiana przepisów mówi wprost, że niedozwolone jest przejmowanie podmiotów prowadzących apteki, jeśli miałoby to prowadzić do naruszenia limitów koncentracyjnych wprowadzonych apteką dla aptekarza. Jednocześnie inspekcja farmaceutyczna zyskuje na mocy tych przepisów uprawnienia do cofania zezwoleń apteką, które wspomniane przepisy naruszą. Dodatkowo przedsiębiorcy łamiący te przepisy mogą być ukarani grzywną w wysokości od 50 tysięcy złotych do nawet 5 milionów. Nowe przepisy mają jednak dotyczyć wyłącznie zmian i przejęć, które nastąpią dopiero po wejściu w życie ustawy. Obecnie w mediach toczy się istna wojna komunikacyjna między zwolennikami i przeciwnikami zmian. Przeciwnikami zmian są właściciele niektórych sieci aptek oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców z rynku aptecznego. Są oni absolutnie przeciwni zarówno treści tej zmiany, jak i sposobowi jej wprowadzenia. Natomiast za tymi zmianami stoi oczywiście Samorząd Zawodu Farmaceuty oraz Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Obecnie ustawa została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu. Senat ma 30 dni na jej rozpatrzenie, dlatego toczy się istna walka o przekonanie senatorów, aby odrzucić albo przyjąć te zmiany. Na mgr.farm staramy się na tyle, na ile to możliwe, rzetelnie informować o argumentach zarówno przeciwników, jak i zwolenników tych zmian. Na ten temat pojawiło się u nas bardzo dużo artykułów i jeszcze sporo się ich pojawi, dlatego zachęcam do śledzenia i czytania tych publikacji. W minionym tygodniu Sejm przyjął dużą nowelizację ustawy refundacyjnej. Jest to ważne wydarzenie, biorąc pod uwagę, że prace nad tą nowelizacją trwały ponad 2 lata i budziła ona wiele kontrowersji. Część z kontrowersyjnych zapisów w tej ustawie pozostała. Niektóre z nich dotyczą także aptek i pracy farmaceutów. Niemniej dużo także w niej zmian, na które farmaceuci i aptekarze czekali od bardzo dawna. Wymieniając po kolei, w tej ustawie znajdują się m.in. zapisy dotyczące dyżurów aptek, które w pewnym zakresie będą teraz finansowane ze środków publicznych. Kolejną ważną zmianą jest podwyższenie marż aptek i hurtowni na leki refundowane. Marże te będą rosły w 2 etapach. Podniesiony zostanie także poziom wyznaczania limitu finansowania leków refundowanych, co również wpłynie na marże aptek. Następna ważna zmiana to aktualizacja list leków refundowanych co 3 miesiące, a nie jak do tej pory co 2 miesiące. Jednocześnie apteki i hurtownie będą mogły zwracać leki, które w wyniku zmian utraciły refundację. To pozwoli uniknąć strat, na które od lat skarżyli się właściciele aptek.
Ustawa zakłada także kontynuację szczepień wykonywanych przez farmaceutów w aptekach, ale też obniżenie wieku pacjentów szczepionych przez farmaceutów, a o tym wspominaliśmy więcej w poprzednim farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Niestety są też w ustawie przepisy budzące kontrowersje wśród farmaceutów i aptekarzy. Dotyczą one przede wszystkim receptury aptecznej. Ministerstwo Zdrowia wprowadza bowiem limity refundacji surowców do receptury. To oznacza podwyższenie ich cen dla pacjentów. Wprowadzony zostanie także kaganiec marżowy, czyli maksymalna marża, jaką apteka będzie mogła naliczyć na lek recepturowy. Te zmiany, w ocenie ekspertów, mogą zatrząść rynkiem leków recepturowych i doprowadzić do wycofania się części aptek z ich wykonywania. Receptura bowiem stanie się po prostu nieopłacalna. Kontrowersje budzą też zmiany dotyczące recept. Ministerstwo Zdrowia po apelach lekarzy postanowiła zachować receptę roczną, ale zmienić mechanizm wyliczania ilości leków, którą pracownik apteki będzie mógł wydać pacjentowi. Oczywiście o tych wszystkich zmianach pisaliśmy w wielu artykułach na portalu mgr.farm. Będziemy oczywiście także śledzić dalsze losy tej ustawy, dlatego że teraz ustawa po przyjęciu przez Sejm trafiła do Senatu. No i zobaczymy, czy w Senacie część z tych kontrowersyjnych zapisów zostanie zmieniona. Na pewno będziemy ten proces legislacyjny relacjonować na portalu mgr.farm. Zachęcam do śledzenia nas na bieżąco. Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce dotyczącej całkowitego zakazu reklamy aptek. Ten zakaz reklamy aptek w Polsce funkcjonuje od 2012 roku i budzi od samego początku ogromne kontrowersje. Teraz okazuje się, że Komisja Europejska uznała, że jest on niezgodny z unijnymi przepisami. Przypomnijmy, że zgodnie z polskim prawem reklamą apteki nie są wyłącznie informacje dotyczące jej lokalizacji i godzin otwarcia. Każda inna informacja jest uznawana za reklamę, za którą grozi kara nawet do 50 tysięcy złotych. Tak rygorystyczny przepis jest od samego początku krytykowany m.in. przez sieci aptek i reprezentujący je Związek Pracodawców Aptecznych Farmanet. To właśnie ta organizacja od kilku lat działa na poziomie Unii Europejskiej, wskazując na utrudnienia w informowaniu pacjentów oświadczonych w aptekach usługach, jakie powoduje właśnie zakaz reklamy aptek. Zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczą niezgodności zakazu reklamy aptek z dyrektywą o handlu elektronicznym. Dyrektywa ta nakazuje bowiem, aby dozwolone było używanie informacji handlowych, które są częścią lub stanowią usługę społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez przedstawiciela zawodu regulowanego, a takim jest farmaceuta. Skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości skargi na Polskę to tak naprawdę kolejny etap postępowania, jakie toczy się już od kilku lat. Komisja Europejska wykorzystała dotychczas przysługujące instrumenty. W styczniu 2019 roku wezwała Polskę do usunięcia uchybień, a następnie w lipcu 2020 roku skierowała uzasadnioną opinię. W tej sytuacji polski rząd może oczywiście podjąć walkę z Komisją Europejską w Trybunale Sprawiedliwości. To postępowanie może potrwać nawet 3 lata i zdaniem ekspertów są jednak małe szanse na to, aby Polska tę sprawę wygrała. Z drugiej strony Ministerstwo Zdrowia może podjąć próbę złagodzenia zakazu reklamy aptek w taki sposób, aby było możliwe informowanie o pewnych usługach świadczonych przez farmaceutów w polskich aptekach. Wtedy to postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości zostałoby uchylone. W minionym tygodniu do konsultacji publicznych oddano rozporządzenie ministra zdrowia, które w pewnym stopniu dotyczy niektórych polskich aptek. I z miejsca treść tego rozporządzenia wzbudziła pewne kontrowersje, pewne emocje wśród bardziej uważnych czytelników. A jest to rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie. Takie rozporządzenie obowiązuje już teraz, od 2013 roku. I dotyczy tych podmiotów, które mają z NFZ podpisaną umowę na realizację zleceń na wyroby medyczne. W przypadku aptek są to przede wszystkim refundowane wyroby chłonne. Obowiązujące rozporządzenie dotyczące wymogów lokalowych zawiera wymogi, które niemal w całości pokrywają się z wymogami stawianymi lokalom aptek, które zawarto w innych przepisach. Okazuje się jednak, że nowe rozporządzenie, którego projekt oddano do konsultacji publicznych, wprowadza pewne niepokojące zmiany, a chodzi o
przymierzanie. Obecnie obowiązujące rozporządzenie wskazuje, że lokal podmiotu prowadzącego zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na podstawie zlecenia musi mieć przymierzalnię, ale dotyczy to podmiotów, które te wyroby medyczne wykonują na zamówienie, np. okulary czy protezy. Tymczasem nowy projekt nie zawiera wspomnianego zawężenia, co należy rozumieć w ten sposób, że lokale wszystkich podmiotów muszą mieć taką przymierzalnię, także apteki. Pozostaje więc pytanie, czy to pomyłka w projekcie, czy celowe działanie, dlatego że trudno wyobrazić sobie przebieralnię w aptece, która prowadzi zaopatrzenie w pieluchomajtki. Oczywiście będziemy śledzić dalsze losy tego projektu. On obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych. To oznacza, że można do niego wysyłać uwagi, a Ministerstwo Zdrowia może te uwagi uwzględnić w ostatecznym kształcie tego projektu. Tak więc będziemy na pewno śledzić losy dalsze tego rozporządzenia. Lato to okres, w którym szczególnie łatwo o oparzenia. Aby się o tym przekonać, wystarczy śledzić doniesienia w mediach ogólnopolskich. To okres, kiedy dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu i na zabawach, które niekoniecznie są bezpieczne. Poza tym to okres, w którym łatwo także o oparzenia słoneczne. I o tych oparzeniach rozmawialiśmy w najnowszym odcinku programu z cyklu Kwadrans z Farmacją z naszym ekspertem, a był nim pan Jordan Posmyk, ratownik, ale przede wszystkim prezes Fundacji Po Oparzeniach. Rozmawialiśmy oczywiście o oparzeniach, ale przede wszystkim o prawidłowym udzielaniu pierwszej pomocy po oparzeniach. Okazuje się bowiem, że wiedza na ten temat nawet w przypadku lekarzy i farmaceutów jest często nieaktualna. Na oparzenia są polecane i przepisywane preparaty, które były popularne lata temu. Dziś istnieją nowsze rozwiązania, ale też wiedza na ten temat jest posunięta do przodu. Jeżeli zatem chcecie wiedzieć, jak prawidłowo udzielić pomocy po oparzeniu, jakich preparatów nie stosować na oparzoną skórę i które z babcinych sposobów mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc, to zachęcam do oglądania najnowszego odcinka programu z cyklu Kwadrans z Farmacją. Przypominam, że wszystkie odcinki można znaleźć na naszej stronie na mgr.farm/kwadrans, ale także oczywiście na naszym kanale na YouTube. Serdecznie zachęcam do oglądania. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm, gdzie codziennie przygotowujemy nowe doniesienia na temat tego, co ważnego dzieje się w polskiej farmacji, a dzieje się ostatnio całkiem sporo. Zachęcam także do pobierania i czytania naszego magazynu mgr.farm, który dostępny jest bezpłatnie do pobrania w formie elektronicznej na stronie mgr.farm/magazyn. W farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za 2 tygodnie.